witam pięknie Łukasz Golec. Paweł Golec. Moi drodzy, znajdujemy się w urokliwym miejscu. Tutaj łączą się granice Beskidu Żywieckiego z Beskidem Śląskim. Dlaczego tu stoimy, Paweł? Ponieważ przed nami wielkie wydarzenie, mianowicie dzisiaj prezentujemy album Strój Cieszyński. Jest to już piąta publikacja Fundacji Braci Golec. Trzeba zaznaczyć, że do tej pory Fundacja Braci Golec wydała album Mieszczan Żywieckich, Strój Górali Śląskich, album Strój Górali Podhalańskich i oczywiście Strój Górali Żywieckich. Góry moje, góry, cli się mi za wami boją, od maluczka nauczone z wami, nie tylko z wami, bo i ze strojem i z muzyką i z kulturą, która jest wartością samą w sobie. Chcemy to pokazywać jak najszerzej, krótko mówiąc, dlatego między innymi też wydawnictwa, które pokazują dogłębnie, czym jest strój, w jakim miejscu powstał, dlaczego powstał, jak się właśnie go nosiło na co dzień, jak się go nosiło od święta. To wszystko właśnie Państwo znajdą w tych albumach. Autorami tekstu w przypadku albumu Stroju Cieszyńskiego są dwie osoby, Małgorzata Kieryś oraz dr Grzegorz Studnicki. Jeżeli chodzi o sam album i jego przygotowanie, to znajdą się tam różnego rodzaju stare fotografie dokumentujące przemiany stroju cieszyńskiego na przestrzeni ostatnich 100, 120, 130 lat, więc są tam zdjęcia z końca XIX wieku, jak również współczesne zdjęcia, do wykonania których wykorzystano osoby związane, czy poproszono o pozowanie osoby związane z zespołem pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej tutaj w Cieszynie, między innymi. Strój cieszyński to strój, który na tle całego łuku Karpat wyróżnia się. Wyróżnia się ogromną dostojnością, wyróżnia się ogromnym bogactwem i właściwie wyróżnia się krojem, kolorystyką, motywami zdobniczymi. Wyróżnia się, możemy powiedzieć, wszystkim. Ale najważniejsze jest to, abyśmy pamiętali, żeby nazywać go strój cieszyński. Za nami 2 lata ciężkiej, ale bardzo owocnej pracy nad albumem. Był to proces, który uruchomił bardzo dużą ilość ludzi, którzy zaangażowali się w przygotowanie i w ten efekt finalny, którym jest książka. Zespół Czantoria założyłam z powodu mieszkańców Lesznej, naszej wsi. A było to tak, kochani. Były szkubaczki, bo na dziedzinie to są szkubaczki, nie? Pierzi się szkubie. I babki mi powiedziały tak: Irka, śpiewasz, tańczyć. Tańczysz, załóż jakiś zespół. Stroje miałam od mamy, od rodziny i wszystkie kompletne. Czyli suknia, fartuchy bardzo stare, choczki. Choczki srebrno-złote i złote. No i był łańcuszek ze zegarkiem i taki napierśnik delikatny. Bo napierśnik, tak jak ja noszę, to już nosiły mężatki. Tak samo kabotek. Widzicie Państwo, że ja mam tu takie koronki doszywane. A tu jest wtłaczany haft. Tłaczany haft. Broszka to jest cieszyńska, a ja mam bardzo starą broszkę. Jedną z najstarszych. Tak to wygląda cały strój. 2 łaski. I jeszcze są tacy miłośnicy, jak na przykład ja. Ale to się trzeba zarazić tym folklorem. A ja już była zarażona od dziecka, bo moja mama pięknie śpiewała. Thank you.
To jest strój zimowy prababci, buty babci, tak samo jakla od babci. I szatka. Szatka też. Zdjęcia do tego albumu zostały zrobione przez pana Mirosława Sosnę, wybitnego fotografika. Znaczy, moim zamiarem było pokazanie oczywiście stroju w takiej postaci, jakiej on funkcjonuje, czy to w zespołach regionalnych poszczególnych miejscowości. Natomiast zależało mi, aby pokazać też taką swobodę i naturalność noszenia tego stroju. Znaczy, samo przedsięwzięcie jest to prawda trudne, chociażby logistycznie jest to czasami kilkadziesiąt osób umówionych na konkretny dzień bez względu na porę dnia i pogodę. Zdarzało nam się fotografować właśnie w temperaturze 30 paru stopni, gdzie panie modelki w pełnym rynsztunku po prostu, no, było to dosyć męczące. Mobilizacja była duża i chęć sprostania zadaniu również, także myślę, że odzwierciedleniem tego będą, no, myślę, że dosyć ciekawe zdjęcia. Jest to naprawdę strój na dzień dzisiejszy, szczególnie właściwie wszystkich mieszkanek Śląska Cieszyńskiego, mówiąc tutaj o kobietach. Dlatego, że mamy wyjątkową sytuację, która dotyczy stroju cieszyńskiego, bo w większości dotyczy on kobiet. Dzisiejszy album jest formą popularyzacji wiedzy na temat tego stroju. Jest to praca nie tyle stricte naukowa, co raczej popularno-naukowa, tak już powiedziałem, popularyzująca wiedzę na ten temat. Będziemy starali się przedstawić, opisać poszczególne elementy stroju, w jaki sposób jest on uzależniony od przemian społecznych, kulturowych, politycznych, jakie dotykały Śląsk Cieszyński, ponieważ to, jak zmieniał się strój cieszyński, to, z czego był wykonany, z jakich materiałów był uszyty, zależało niejednokrotnie od zmiany granic, ponieważ pojawienie się, zniknięcie, przesunięcie granic powodowało ograniczenia lub szanse w zdobyciu pewnych lepszych lub gorszych materiałów używanych do szycia. Jest to również próba przybliżenia kilku sylwetek, postaci, które współcześnie szyją, wykonują stroje. Moja mama szyła, moja babcia jest twórczynią ludową. Ja często chorowałem za dziecka, więc pomagałem w domu jak mogłem, głównie właśnie w tych ręcznych pracach, i tak się to przyjęło u mnie. Taki powstał zamysł na moją przyszłość. Od dawien dawna mój wujek też prowadził zespół ludowy, w którym chętnie brałem udział na zajęciach, na próbach, i tam poznawałem folklor od podszewki, także to bardzo, bardzo mnie zainspirowało do tego wszystkiego. Czy zasięg z pracy w naszej działalności jest bardzo różny. Różnych mamy klientów, którzy chcą sobie odrestaurować strój, z którym bardzo często się spotykamy właśnie, że mają po kimś tam, po babci, dziadkowi, czy chcą go zachować. W ten sposób po prostu renowację przeprowadzamy i staramy się go odświeżyć. To, że powstaje taki album, jest naprawdę fantastyczne, bo każdy w nim może zobaczyć trochę historii, ale może też odnaleźć to, co należy do jego regionu. Ja jestem z regionu cieszyńskiego i w ogóle śląskiego, więc oprócz góralskiego stroju, takiego właśnie kierpce i ta koszula z pufkami, kiedy byłam dzieckiem, miałam taki strój i taki piękny biało-niebieski fartuszek. To oczywiście potem ten strój cieszyński, który jest piękny, bogaty, z przepięknym fartuchem, z czepcem przepięknie haczykowanym, prawda, z chustą piękną, z tymi
choczkami, z tymi przepięknymi srebrnymi łańcuchami między tym, gdzie kobiety naprawdę wyglądały wyjątkowo pięknie. I zawsze moja mama wspominała, że podobno babcia, jak zakładała strój cieszyński idąc do kościoła, podobno była najpiękniejszą kobietą w miejscowości i wszyscy się za nią odwracali. Zatrzymując się przy stroju cieszyńskim, widzimy, że dziś na cieszyńskiej ziemi, po obu stronach Olzy, kobiecy strój cieszyński to jest strój, który jest, który żyje, który jest noszony i który chce żyć. To trzeba podkreślić. Suknia cieszyńska, żywotek cieszyński z piękną koszulką, a w przepięknym fortuszku i szatce, czyli starodawnym czepieniu. To jest strój, który na tle Karpat wyróżniał się i wyróżnia się nadal tym, co możemy powiedzieć, żywotnością. To cieszy. Oczywiście strój ten bardzo się też zmieniał, a zmiany w tym stroju niekiedy poszły w takim kierunku nie do końca dobrej estetyki. Dlatego, że musimy pamiętać, że w stroju cieszyńskim kolorystyka ćmawego koloru, ciemnozielonego, ciemnobordowej wiśni, brązu, to była kolorystyka obowiązująca. Ona dawała stonowanie, dawała właśnie tą elegancję, to piękno. Ta elegancja i to piękno były w kolorze, w bardzo pięknym deseniu na fortuszkach, gdzie nie było krzyku, nie było daremnych kolorów, które nie mogły przecież w tradycji funkcjonować. To też bardzo często w procesie zmian strój zaczął zmieniać kolorystykę, krój niejednokrotnie, ale i tak zmiany nie poszły tak daleko, bo do dnia dzisiejszego suknia cieszyńska na cieszyńskiej ziemi moim zdaniem nosi bardzo dobrze. Moi drodzy, album Strój Cieszyński nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie i pomoc wielu instytucji, organizacji. W tym momencie chcieliśmy im wszystkim serdecznie podziękować. A są to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Ustrońskie w Ustroniu, Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Książnica Cieszyńska w Cieszynie. Gorące podziękowania kierujemy również zarówno do kierowników, jak i do zespołów regionalnych ze Śląska Cieszyńskiego po obu stronach granic. A są to zespoły Jasieniczanka i Międzyrzeczanie, Nadolzianie i Małokończanie, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna, Suszanie z Suchej Górnej i Chór Żeński Melodia z na wsi. Ponadto dziękujemy panu profesorowi Danielowi Kadłubcowi oraz pani Irenie Klimczak z Leśnej Górnej. Dziękujemy również zespołowi Olbrzychowice. No i bardzo gorąco dziękujemy autorom tekstu, dziękujemy fotografikom, no wszystkim tym, którzy bezpośrednio zaangażowali się jak to się mówi szumnie, wyprodukowanie tego materiału. Dziękujemy Małgosi Młynarz, no i pozdrawiamy gorąco naszych podopiecznych. No, gramy dalej, działamy dalej, no nie zamierzamy przejść na przedwczesną emeryturę. Póki co chęci do roboty są, kochani, i niech tak zostanie. Pozdrawiamy gorąco bracia Golcowie. Wszystkiego dobrego życzymy.